Od 1 do 4 listopada na wrocławskich cmentarzach komunalnych jest zorganizowana kwesta. Dochód zostanie przeznaczony na finansowe wsparcie dla wrocławskich schronisk i noclegowni prowadzonych przez Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta. Na pomoc w okresie zimowym towarzystwu brakuje około 150 tysięcy złotych. Posiłek, dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa to największe marzenia tych, którzy trafiają do wrocławskich schronisk i noclegowni imienia Świętego Brata Alberta. Te marzenia najważniejsze są zimą. Co roku chętnych szukających noclegu jest więcej niż miejsc. Już wiadomo, że w tym roku na organizację pomocy w zimie Towarzystwu Pomocy imienia Świętego Brata Alberta zabraknie 150 tysięcy złotych. Pomóc ma kwesta organizowana na wrocławskich cmentarzach komunalnych. Jak zwykle zbieramy na ten najtrudniejszy okres, który jest przed nami, okres zimowy. Kwesta na cmentarzach będzie prowadzona od 1 do 4 listopada. Dochód w całości zostanie przeznaczony na wrocławskie schroniska i noclegownie. Zimą na ten cel potrzeba 400 tysięcy złotych. To są potrzeby takie podstawowe, no żywność, tak, możliwość wykąpania, przebrania i tak dalej. No, na to wszystko gromadzimy środki. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta we Wrocławiu prowadzi 4 ośrodki dla mężczyzn i kobiet. Rocznie na utrzymanie placówek potrzeba około 3 milionów złotych. Połowę tej kwoty towarzystwo otrzymuje w formie dotacji z gminy Wrocław. Pozostała część zbierana jest od sponsorów podczas kwest i kiermaszy.